To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To jedno z najbardziej znanych, ale równocześnie nieznanych miejsc na świecie. Palestyńskie Betlejem, czyli miejsce narodzin Chrystusa. Każdego roku przed Bożym Narodzeniem media w całym zachodnim świecie pełne są opowieści o żłobku, grocie narodzenia, czy o tym, jak wielu turystów przyjechało na święta. Dla porządku dodajmy, że w tym roku drugi raz z rzędu goście ze świata nie przyjadą do Betlejem, bo na przeszkodzie stanęła pandemia. W podcaście Świat również chcemy opowiedzieć Wam o Betlejem, ale w zupełnie inny sposób. Pokażemy to, czego turyści nie zobaczą, czyli prawdziwe życie w Betlejem i na otaczających miasto terenach. Ten odcinek jest pierwszą częścią naszego świątecznego serialu o Ziemi Świętej. Jest środa, 15 grudnia 2021 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Tak brzmi centrum Betlejem każdego roku w Wigilię. Przez miasto przechodzi parada skautów, a wszystko zazwyczaj obserwują tłumy turystów. Te same, które 12 godzin później w pobliskim kościele biorą udział w pasterce. I to ten właśnie obraz wychodzi z Betlejem w świat. Ale to tylko niewielki ułamek rzeczywistości. Palestyńskie Betlejem to jedno z największych miast na zachodnim brzegu. Mieszka w nim 28 tysięcy osób. Większość żyje z turystów. Tak jak Józef, właściciel małej fabryki szopek w centrum Betlejem. Mój warsztat jest położony przy Drodze Gwiazdy, więc nie miałem problemu z turystami. Każdego roku są ich tysiące. To z kolei Roni Tabasz, współwłaściciel polskiego sklepu z pamiątkami w centrum miasta. Turyści i pielgrzymi to nasze główne źródło dochodu. Wielu z nas prowadzi hotele czy sklepy z pamiątkami. Goście przyjeżdżają do nas głównie, by zobaczyć Bazylikę Narodzenia. Większość z nas jest więc związana z turystami, nawet jeśli pracuje w domu i robi na przykład szopki czy różańce. Jesteśmy więc zależni właśnie od turystów czy pielgrzymów. They are working for the tourism. Even the people in their homes, they are working the Hollywood carvings, the rosary, the grottos. Gdy przyszła pandemia, turystów zabrakło, co pogorszyło i tak już złą sytuację miasta. Bezrobocie w Betlejem jeszcze przed koronawirusem szacowane było na 25%. Teraz jest prawdopodobnie jeszcze gorzej. Ci, którzy mają pracę, też nie mają łatwo. Spora część mieszkańców Betlejem szuka zatrudnienia w Jerozolimie. Tyle, że aby tam dojechać, musi mieć specjalne pozwolenie na wjazd na teren Izraela. Betlejem leży co prawda ledwie kilka kilometrów od Jerozolimy, ale dwa miasta dzieli wysoki izraelski mur. Suicide bombings, a lynching, targeted killings and fierce military campaigns. Historia izraelskiego muru zaczyna się w roku 2000 wraz z wybuchem palestyńskiego powstania, zwanego drugą intifadą. Na terenie Izraela często dochodziło wówczas do zamachów terrorystycznych. Rząd zdecydował więc o budowie muru, który odgrodzi Żydów od Palestyńczyków. Po tym, jak wybudowano mur, liczba ataków terrorystycznych z zachodniego brzegu spadła niemal do zera. Bezpieczeństwo się poprawiło, a gospodarka zaczęła kwitnąć. Tak mówił mi 8 lat temu jeden z rzeczników izraelskiej armii, kapitan Björn Herman. W 2004 roku Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że mur jest nielegalny, ale konstrukcja stanęła i dzieli oba narody do dzisiaj. Mur podzielił Ziemię Świętą na lepszą, izraelską i gorszą, palestyńską część. Izraelczykom przyniósł bezpieczeństwo, a Palestyńczykom biedę. Podzielił też nierzadko rodziny, a dla Arabów oznacza nieustanną walkę o przeżycie. Mieszkańcy Betlejem, którzy chcą dostać się do Jerozolimy, muszą pokonać zaledwie kilka kilometrów. Kiedyś zajmowało to kilkanaście minut. Dzisiaj
kilka godzin. Po drodze jest bowiem mur i izraelski posterunek kontrolny, gdzie wszyscy wjeżdżający do Izraela są drobiazgowo sprawdzani. Ludzie zaczynają się tutaj zbierać już o 2 w nocy, żeby zająć miejsce w kolejce. O 6 rano, gdy otwierane jest przejście, jest tu już kilka tysięcy osób. Każdego dnia dzieją się tutaj dantejskie sceny. Izraelscy żołnierze sprawdzają dokumenty, ale też przeszukują ludzi. Często trzeba zdjąć ubranie czy buty. Tak mówił mi w 2013 roku 40-letni Amir, taksówkarz z centrum Betlejem. Jednym z tysięcy Palestyńczyków, którzy codziennie przechodzą przez owiany złą sławą punkt kontrolny 300, jest Abdulaziz. Stoimy otoczeni przez zasieki, czujemy się jak szczury, cały czas obserwowani przez kamery i izraelskich żołnierzy. To jest walka o przetrwanie, bo każdy chce jak najszybciej przejść na drugą stronę. Gigantyczne kolejki tworzą się też po południu, gdy ludzie wracają z pracy do domu w okolicach Betlejem. Izraelskie pozwolenia na przekroczenie granicy są ważne w ściśle określonych godzinach. Jeśli ktoś się spóźni, to może nie wrócić na noc do domu, a nawet stracić pozwolenie, a tym samym pracę. Od kilku lat na checkpoint przyjeżdżają też aktywiści praw człowieka, by sprawdzać doniesienia o nieludzkim traktowaniu Palestyńczyków przez izraelskich żołnierzy. Są 2 grupy Palestyńczyków, którym cofa się prawo wjazdu do Izraela. Oznacza to dla nich utratę pracy i tym samym brak środków do życia. Pierwsza grupa to ludzie, którzy popełnili jakieś wykroczenie, na przykład spowodowali wypadek. Jeszcze gorzej ma druga grupa. To są ludzie, którzy tracą pozwolenie bez podania przyczyn. Po prostu któregoś dnia dowiadujesz się na miejscu, że już nie wjedziesz do Jerozolimy. Tyle, że jak mówią żołnierze, powody są tajne. To Roni Perlman z izraelskiej organizacji Maxim Watch. Aktywiści twierdzą, że w przepychającym się tłumie na punkcie 300 często zdarzają się omdlenia i zranienia. Czasem dochodzi też do większych tragedii. Izraelski mur odciął Betlejem od Jerozolimy i tym samym drastycznie pogorszył sytuację gospodarczą zachodniego brzegu. Turyści tego nie widzą, bo autobusy z zagranicznymi gośćmi są gładko przepuszczane specjalnym wjazdem. Do Betlejem wjeżdżają zazwyczaj jedynie na parę godzin, co oznacza, że Palestyńczycy na turystach zarabiają coraz mniej. We rely in fact on the domestic tourism, because domestic tourists who come from... Tak naprawdę pieniądze zostawiają tu głównie palestyńscy turyści. Spora część wycieczek z zagranicy przyjeżdża zaledwie na kilka godzin i odwiedza bazylikę i sklepy z pamiątkami. Hotele świecą pustkami, bo turyści najczęściej wracają na noc do Jerozolimy. W Betlejem śpią przede wszystkim Palestyńczycy. Mówiła mi 8 lat temu Fairoz Khoury z Palestyńskiej Izby Handlowej. Trwający od ponad 70 lat konflikt izraelsko-palestyński z wyjątkiem Strefy Gazy nie oznacza już wojen. To już raczej stan permanentnej tymczasowości, który z miesiąca na miesiąc wpędza Palestyńczyków w coraz większą biedę. Stan, który poza Izraelczykami i Palestyńczykami już mało kogo obchodzi. Nawet na palestyńskich szczytach władzy niewiele się zmienia. Od 15 lat na zachodnim brzegu nie było nawet wyborów parlamentarnych, a przywódcy zdają się wygłaszać te same nic nieznaczące formułki i zapowiadać nic nieznaczące działania. Wszyscy, którzy znają się na rzeczy, mówią, że na zachodnim brzegu przez najbliższe lata raczej nic się nie zmieni. Już za chwilę odwiedzimy wyjątkowo smutne miejsce na zachodnim brzegu, którego mieszkańcy są w potrzasku. Są otoczeni izraelskim murem i nie mają w zasadzie żadnych praw. Chodzi o położoną obok Betlejem wioskę An-Numan. Na naszym Instagramie możecie zobaczyć zdjęcia z wioski, która, jak mówią mieszkańcy, leży nigdzie. Nasz profil na Instagramie nazywa się Świat/The World. Zachęcam do polubienia, komentowania i dzielenia się z innymi. Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
Wioska An-Numan była jedną z wielu palestyńskich miejscowości. Jednak gdy w 1967 roku Izrael podbił zachodni brzeg oraz Jerozolimę, wyznaczył nowe granice swojego najważniejszego miasta. Palestyńska An-Numan znalazła się w obrębie Jerozolimy, ale ówczesne władze nadały mieszkańcom status obywateli zachodniego brzegu, a nie Izraela. To spowodowało, że żadna ze stron nie przyznawała się do An-Numan, a jej mieszkańcy utracili wszelkie prawa obywatelskie. Po roku 2000 nowo budowany mur całkowicie odciął 200 Palestyńczyków z An-Numan, zarówno od zachodniego brzegu, jak i od Izraela. Jedyna droga do wioski wiedzie teraz przez izraelski punkt kontrolny. Całe nasze życie to więzienie. Żyjemy otoczeni tym murem. To oznacza, że jesteśmy odcięci od świata. Nikt nas tu nie może odwiedzać, nawet nasze rodziny. Tak mówił mi 8 lat temu jeden z mieszkańców An-Numan, Abu Mahmud. Ja jako dziennikarz dostałem pozwolenie na wjazd w drodze wyjątku i to zaledwie na kilka godzin. Takich pozwoleń nie mają Palestyńczycy spoza wioski, nawet jeśli są krewnymi mieszkańców. Technicznie to wygląda tak, że jesteśmy po jerozolimskiej stronie muru, czyli tak jakbyśmy byli częścią Jerozolimy, w granicach Izraela. Rzecz jednak w tym, że nie możemy wjechać na teren Izraela, bo nie mamy pozwoleń. W dodatku cała ta sytuacja spowodowała, że wszyscy o nas zapomnieli. Palestyńskie władze się nami nie zajmują, bo jesteśmy po izraelskiej stronie. Izraelczycy także się nie przejmują, bo to jest wioska palestyńska. Skutek jest taki, że od lat nie są wydawane pozwolenia na budowę jakichkolwiek domów w wiosce. Ludzie, którzy dorastają i żenią się, muszą stąd emigrować, a wioska powoli się wyludnia. W An-Numan ludzie często budują się na dziko, a po pewnym czasie przyjeżdżają izraelscy żołnierze i niszczą nowo postawione budynki. Kiedyś w miejscowym Gaju Oliwnym wybuchł pożar. Mieszkańcy twierdzą, że izraelscy żołnierze na checkpoincie nie pozwolili wjechać palestyńskim strażakom. Wezwano więc izraelskich strażaków, ale gdy ostatecznie przyjechali, Gaj był już spalony. Dzieci z An-Numan codziennie muszą pokonywać na piechotę 3 kilometry, by dojść do szkoły. Po drodze przechodzą przez izraelski punkt kontrolny. Mieszkańcy mówią, że dzieci są nagabywane przez żołnierzy. Każą oni na przykład pokazywać uczniom dowody osobiste, mimo że dowód w Palestynie można mieć dopiero od 16 roku życia. Nie tylko szkoła, ale i proste zakupy są dla mieszkańców wyzwaniem, bo w wiosce nie ma sklepu. Our family it's a big, as you know. So we can't bring small amounts. Nasza rodzina nie jest mała, więc musimy robić duże zakupy, żeby starczyło dla wszystkich. Oczywiście tu w wiosce nie ma sklepu, więc trzeba jechać do Betlejem przez checkpoint, a tam zaczynają się niespodzianki. Jak kupuję na przykład 5 kurczaków albo cały worek mąki, to żołnierze podejrzewają, że kupuję to na handel albo przemyt. I musiałam już kilka razy część zakupów zostawić, więc teraz kupuję mniejsze porcje, albo na przykład 2 kurczaki. Tyle, że nie mogę codziennie jeździć na zakupy. Mówiła mi Siham, jedna z 200 osób, które mieszkają w wiosce i są w potrzasku. Nasze życie tak naprawdę zależy od humoru izraelskiego żołnierza. Wszystko tak naprawdę jest skutkiem tego, czy na checkpointie, który przekraczamy idąc na zakupy, żołnierz ma dobry dzień, czy nie. Oni mogą z nami przecież zrobić wszystko. Mogą kogoś nie wpuścić, nawet jeśli ktoś jest na liście mieszkańców. Bo co im zrobisz? All the day are the same. I have 2 boys and 1 girl. Każdy dzień jest dla mnie taki sam. Mam 3 dzieci, 2 chłopców i 1 dziewczynkę. Każdego dnia zaprowadzam je do szkoły. Po drodze przechodzę przez checkpoint. Moje dzieci za każdym razem pytają mnie, dlaczego na tym checkpointie są żołnierze. Pytają też, dlaczego w ogóle jest ten checkpoint i dlaczego żołnierze pojawiają się u nas w wiosce i niszczą domy. Siham studiowała chemię na uniwersytecie, ale nie ma pracy.
Wraz z 11-osobową rodziną mieszka teraz w Annuman, w małym domu z dwoma pokojami. Jej matka i ojciec wyemigrowali z wioski przed laty. Teraz Siham musi ich odwiedzać. Oni nie są mieszkańcami wioski, więc nie mogą do niej wjechać. Podobnie jest z bratem kobiety. Rodzina, która została w Annuman, jest zbyt duża, by móc pozwolić sobie na wyprowadzkę z odciętej od świata miejscowości. Ale czy kogoś wam tu nie brakuje? Tak, nie ma tutaj męża Siham. On też mieszka w innej wiosce, bo nie jest mieszkańcem Annuman. Siham wyszła za niego lata temu, kiedy do Annuman można było normalnie wjechać. If I know that they will do this thing, I wouldn't marry it. Wyszłam za mąż jeszcze zanim powstał tu mur i odciął nas od świata, ale gdybym wiedziała, że tak będzie, to w ogóle nie zdecydowałabym się na małżeństwo. I powtarzam sobie to zdanie bardzo często, bo gdybym wiedziała, to nie pozwoliłabym na to, żeby moje dzieci cierpiały tak samo jak ja. Córka Siham ma jedno marzenie. Chciałaby mieć własny pokój z własnym łóżkiem i własnym komputerem. I chciałaby móc kiedyś zaprosić do siebie do domu koleżanki z klasy. W tym odcinku podcastu Świat to już wszystko. Przypominam, że to pierwsza część naszej podcastowej serii o Betlejem i jego okolicach. Już w niedzielę na kanale Świat The World na YouTube zobaczycie film, który wyjaśni, skąd się wziął konflikt izraelsko-palestyński. A kolejnych odcinków podcastu możecie spodziewać się w środę 22 grudnia oraz w Wigilię 24 grudnia. Materiały do tego odcinka zebrałem ja, czyli Wojciech Cygielski, a lektorami byli Magdalena Skajewska i Patryk Michalski. Przypominam, że premierowych odcinków można słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia stron na Facebooku i Instagramie pod nazwą Świat / The World i rzecz jasna do polubienia kanału na YouTube także pod nazwą Świat The World. Tam możecie znaleźć najwięcej produkcji podcastowych, bo oprócz środowych odcinków w weekendy czekają na Was premiery filmowe. Teraz to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.